Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Witajcie, kochani, w kolejnym aceranku. Dzisiaj czytamy fragment listu do Hebrajczyków, rozdział 4, wersety 12 i 13. To, na co dzisiaj chcę zwrócić szczególną uwagę, to stwierdzenie Słowa Bożego, które mówi o tym, że ono jest tak ostre, tak dalece bardziej przewyższa wszelki naostrzony miecz, obosieczny miecz, że potrafi tak głęboko wniknąć we wnętrze człowieka, iż oddzieli duszę od ducha. Przyznam, że niewielu ludzi się na ten temat w ogóle wypowiada, a też i w komentarzach, które są dostępne, no w języku polskim niewiele, ale jednak, ale generalnie jest to po prostu pominięte kilkoma zdaniami. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak jakoś dziwnie jest. Chyba, że coś pominąłem, a przecież jest to możliwe, no to proszę o jakąś informację. Chętnie się douczę. Jednakże przyjrzyjmy się Bożemu Słowu. Dlaczego ta informacja jest tak ważna? Ona, żeby było jasne, nie jest w przypadkowym miejscu, ale jest w takim miejscu Bożego Słowa, w którym wcześniej wiele mówi się o odpocznieniu w Bogu, o szabatowaniu ludu Bożego. No i tutaj dotykamy czegoś bardzo istotnego. Bo co to znaczy, że ja odpoczywam w Bogu? To może wiele rzeczy oznaczać dla przeciętnego człowieka. Kształtujemy swoje myśli, swoje przekonania, niestety głównie na tym, co słyszymy. A na temat odpoczywania w Bogu słyszymy różne dziwne rzeczy. Często absolutnie niezgodne ze Słowem Bożym. No bo cóż powiemy o takim bardzo, moim zdaniem, prostackim stwierdzeniu, które tak naprawdę niczego nie tłumaczy, ale wielu ludziom daje furtkę do wejścia na terytorium absolutnie nieprawdziwych przekonań. Zbawiony, na wieki zbawiony. Co to znaczy dla przeciętnych ludzi? Co znaczy, że jestem zbawiony? I obojętnie, co będę robił w życiu, to jestem zbawiony. Czy tego uczy Słowo Boże? Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że tak. Nieprawda, nie uczy tak Słowo Boże. Ale ponieważ to nie jest temat naszych rozważań, to tylko zwracam uwagę na to, że bardzo wielu ludzi chodzi w niby odpocznieniu, wiedząc, że mają na sumieniu różne sprawki i nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Czasami ludzie żyją, realizując jakąś myśl, jakąś ideę związaną w ich przekonaniu z rozwojem Kościoła, no ale tak naprawdę, o czym nikt nie wie, jedynie promują siebie. Nawet sami czasami boją się przyznać głośno, że tak jest. Przyznać przed sobą. Jak to rozstrzygnąć? Znajdujemy bardzo wielu ludzi, którzy na temat życia duchowego opowiadają różne dziwne rzeczy. Mamy dzisiaj do czynienia z takim chrześcijaństwem, które jest nadzwyczaj liberalne, które nauczyło się wszystko wybaczać,
które mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus jest barankiem złożonym w ofierze za każdy ludzki grzech. Mamy do czynienia z chrześcijaństwem, którego nauczanie, można powiedzieć, że ogniskuje się wobec takiego stwierdzenia: chodźmy blisko kochanego tatusia, kochanego ojca, on nam wszystko wybaczy, on nas przytuli. I wielu ludzi myśli, że to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ale kompletnie nie mają pojęcia o tym, że żyją co najwyżej duszewnym życiem, a często żyją życiem cielesnym. I znowu jest pytanie, jak się zorientować, co jest prawdą. Czy jest prawdą, że Jezus jest barankiem? Tak. Absolutnie jest to prawdą. Ale czy to jest cała prawda? Oczywiście, że nie. Bo równie dobrze i równie ważna informacja jest następująca. Jezus jest lwem. Jest i barankiem, i lwem. Jak to w ogóle pogodzić? Dlatego, że jeśli Jezus jest barankiem i lwem, to każdy wierzący człowiek jako jego uczeń właśnie uczy się od niego tego, że jest i barankiem, i lwem. Mam pytanie, jeżeli słuchacie tego, bracia i siostry, ile baranków widzicie wokół siebie w waszych społecznościach? Ile widzicie lwów? Już pierwsze pytanie nastręcza trudności. Ale drugie pytanie, no to już jest karkołomna spinaczka intelektualna i duchowa zarazem, bo skąd wziąć te lwy? Dzisiaj często chrześcijanie, głównie mężczyźni, przypominają bardziej wyliniałe psy niż lwy. Czy Jezus Chrystus jest wyliniałym psem? Jest lwem. A jednocześnie ci sami ludzie, będąc często tymi wyliniałymi psami i jak im się wydaje barankami, chociaż użyłbym innego określenia, ale nie chcę wzbudzić niepotrzebnych emocji, też na B są przekonani, że oni żyją w odpocznieniu. Są przekonani, że postępują właściwie. Mamy do czynienia z jakąś chorobą psychiczno-intelektualno-duchową. Jak to rozeznać? I jak doprowadzić życie chrześcijan do porządku? Więc czytamy. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Mówiłem o tym jakiś czas temu, ale wspomnę, że Jakub w swoim liście zawarł taką frazę, która mówi o tym, że demony wierzą, że Bóg jest jeden. Fantastycznie. Ale w następstwie tej wiary drżą. No to jak to jest? To wierzą niewłaściwie czy właściwie? Co jest złego w tym, że wierzymy, że Bóg jest jeden? Powiedziałyby demony. Nic. Nic złego w tym nie jest. To czego się boicie? Bo my nie chcemy słuchać tego jedynego Boga. A wiemy, jak to się skończy dla nas. Wiecie, co wam powiem? Demony są mądrzejsze od ludzi. Dlatego, że wielu ludzi wierzących wierzy, że Bóg jest jeden. I ciągle słyszę te chore ekumeniczne wezwania. Stwórzmy jeden Kościół. Jesteśmy jednym Kościołem. A dlaczego jesteśmy? To bardzo przytomne pytanie. Dlaczego ja mam stworzyć jeden kościół z katolikami? Co nas łączy? I ktoś zaraz wypali, no przecież wierzymy w tego samego Boga. Nie, 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 nie wierzymy w tego samego Boga. To jest nieprawda. My wierzymy i katolicy wierzą, przynajmniej teoretycznie, że Bóg jest jeden. I ewentualnie to nas łączy. Ale wiecie, co to jest za wiara? Włączy nas wiara demonów. Dlatego, że już w następnym zdaniu katolicy muszą powiedzieć, że oni nie wierzą temu Bogu, tak jak nie wierzą demony temu Bogu. A ja wierzę temu Bogu.
I wielu wierzących ludzi wierzy temu Bogu. Jest pytanie, a skąd my wiemy, że tak to właśnie jest? Bo Słowo Boże to objawia. Bo kiedy sięgamy do Biblii, kiedy otwieramy Biblię, to każdy człowiek, który uważa siebie za wierzącego, musi zadać sobie pytanie, czy ja wierzę w to, co tu jest napisane. Oczywiście przed innymi ludźmi możemy powiedzieć tam, że wierzymy czy nie wierzymy, nieważne, możemy zrobić co chcemy. Ale kiedy jesteśmy sam na sam ze Słowem Bożym, to nie jesteśmy w stanie samych siebie okłamać. Możemy próbować, ale to się nie da. A więc wracam do pytania. Czy wierzę w to, co jest napisane w Słowie Bożym? W tym miejscu zaczyna się podział. Podział nie między ciałem a duchem, ale podział między duszą a duchem. Dlatego, że w tym miejscu wychodzą na jaw wszystkie nasze skryte myśli, wszystkie nasze skryte pragnienia, wszystkie nasze skryte oczekiwania. Wszystko wychodzi na jaw. Każda myśl, która jest poddana Słowu Bożemu, jest nazwana po imieniu, nie ucieknie nigdzie, nigdzie nie ukryje się. I jestem jak obnażony przed Bogiem, ponieważ wiem, czym się kieruję w życiu. Wiem, że kieruję się pragnieniami duszy, a nie pragnieniami ducha. Albo odwrotnie. Wiem, że kieruję się pragnieniami ducha, ale pragnienia duszy są mi obojętne, a nawet traktuję je wrogo. Tego nie da się ustalić w rozmowie, tego nie da się ustalić w dyskusji, tego nie da się ustalić poprzez rozmyślanie. Taki podział i takie obnażenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy mówimy o żywym Słowie Bożym. Ono naprawdę jest po pierwsze skuteczne. Ten podział jest skuteczny, nie da się skleić czegoś, co pochodzi od ciała i co pochodzi od Boga. To są dwa różne światy. To są dwie różne opcje, w których ludzie chcą przeżywać swoje życie. Możemy o człowieku niewiele wiedzieć, ale ten człowiek, jeśli sięgnie do Bożego Słowa i jeśli jest to Boży człowiek, to Słowo Boże powie mu o nim prawdę. I jeśli to nie jest człowiek duchowy, to Słowo Boże powie mu, jesteś kłamcą. Okłamujesz siebie i okłamujesz ludzi. Ponieważ żyjesz tak, jak chcesz, ponieważ realizujesz to, co chcesz, ponieważ używasz w swoim życiu kłamstw, manipulacji, oszustw, więc jesteś przeklęty. Dlatego Słowo Boże jest ostre. Jest ostrzejsze od wszystkiego, co było używane jako broń. Rzymianie mieli taki niesamowity miecz, nazywał się Gladius. We wszystkich rankingach broni, jeżeli ktoś się tym interesuje, pomimo tego, że dzisiaj mamy rakiety międzykontynentalne, broń jądrową, czołgi, samoloty niezwykłe, zawsze na pierwszym miejscu, najbardziej nieprawdopodobnie siejących zniszczenie broni jest Gladius. Ten rzymski miecz, krótki, wyróżniający się tym, że całe jego ostrze, można powiedzieć, po obwodzie, całe jego ostrze było niesamowicie zaostrzone i czyniące nieprawdopodobną krzywdę. Można było go wbić w ciało i w górę, w dół, w miejscu poczynić straszliwe straty. I Biblia mówi, że Słowo Boże, które przychodzi do życia człowieka, jest gorszy od Gladiusa, jest ostrzejszy od Gladiusa. Wszystko wyciągnie na zewnątrz. Nie ukryjesz się przed Bożym Słowem. Dalej jest napisane, że nie ma takiego stworzenia, które by się mogło ukryć przed tym. Nie ma.
Wszystko jest obnażone, wszystko jest odsłonięte. Tak jak gladius wbity w ciało przeciwnika obnażał całe wnętrze tego przeciwnika, tak Słowo Boże wbite w serce człowieka rozdziela tego człowieka i każdy, kto ma duchowe wejrzenie, może zobaczyć, co jest duchowe, a co jest duszewne. Człowiek jest obnażony. Słowo Boże jest błogosławieństwem. Ono pokazuje chorobę, na którą chorujemy. Ona pokazuje nasze chore ambicje. Ono pokazuje nasz egoizm. Ono pokazuje nawet grzech, który przecież nie jeden chrześcijanin pielęgnuje. I ono zadaje pytanie, co z tym zrobisz? To słowo osądza zamiary i myśli serca. Osądza. Nie czyny. Nie słowa, które wychodzą z twoich ust, ale zamiary i myśli. Słowo Boże osądzi każdą moją myśl. Osądzi każdy mój zamiar. Jeżeli jestem Bożym człowiekiem, nie boję się tego. Wręcz mówię, Panie, niech przyjdzie Twoje słowo. Niech osądzi moją myśl. Niech podda osądowi moje zamiary, bo nie chcę chodzić własnymi drogami, ale chcę chodzić Twoimi drogami, mój Zbawicielu. Nic złego nie dzieje się w sercu człowieka, który należy do Boga. Nawet jeśli zbłądzi, a wierzy Bożemu Słowu, a nie wierzy wiarą demonów, to jest gotów przyjąć Boże rozwiązanie do swojego życia. Jest gotów przyjąć Bożą optykę. Jest gotów zgodzić się z tym, co Bóg ma do powiedzenia w sprawie jego myśli i zamiarów. A nie co on sam sobie myśli o sobie i o innych. O jakże dalece inny byłby Kościół, gdyby właśnie tak funkcjonował. Dziękujmy naszemu Bogu, że posłał swoje słowo pełne mocy i chwały. Amen.